Pani profesor Ewa Jabłońska-Deptuła, która zmarła 8 listopada, była znakomitym historykiem XIX wieku, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat pisała w Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast z Kulem była związana od 1957 roku. Poznałam panią profesor Jabłońską-Deptułową, kiedy przyszłam na studia na ówczesną sekcję historii w 1957 roku i miałam zajęcia z wstępu do badań historycznych i wtedy nasze zajęcia zaczynały się od takiej rekapitulacji materiału historycznego. To był pierwszy rok państwa Deptułów, z którym mieliśmy zajęcia dydaktyczne. Oni mieli z nami jako z pierwszym rokiem w ogóle swojej pracy zawodowej. No już tak jak się ta nasza przyjaźń narodziła, w którym momencie nie pamiętam. W każdym razie byli państwo Deptułowie na naszym ślubie. Myśmy brali ślub w województwie białostockim, dzisiaj podlaskim. I oni zostawili Tomka, czyli najstarszego syna u przyjaciół w Warszawie. Przyjechali do takiego miasteczka odległego od tej wsi, gdzie nasz ślub się miał odbyć, 16 kilometrów i przydrołowali stamtąd pieszo, jako znani piechurzy. Także. No i całą noc balowali na naszym weselu. Czesiek tańczył, a Ewa rozmawiała ze znajomymi moimi, z przyjaciółmi, z rodziną. Także. Ja tamtej pory przyjaźń się pogłębiała. Najpierw myśmy zaprosili Ewę na chrzestną mamę naszego syna, drugiego, a później mojego męża oni poprosili, żeby był chrzestnym ojcem Marysi, córki. Pokazała mi w pewnym momencie kronikę rodzinną, która stanowiła podręcznik przygotowania któregoś z dzieci do pierwszej komunii świętej. Ona sama wszystkie dzieci i trójkę przygotowała do wcześniejszej komunii świętej i po prostu sama je prowadziła. Nie wiem, czy dzieci później odbyły jakiś egzamin. Była to komunia wcześniejsza. Wszystkie troje dzieci były w wcześniejszej komunii. I właśnie no tak mi to bardzo zaimponowało. Ta kronika rodzinna i wplecione w to i modlitwy, i obrazki różne. No takie powiedziałabym, że podręcznik, jak powinno się dziecko przygotowywać do pierwszej komunii świętej. Jej podstawowy obszar badawczy stanowiły dzieje zgromadzeń zakonnych i represji wobec zgromadzeń zakonnych, jakich dokonywały władze rosyjskie w XIX wieku na terenie dawnego Królestwa Polskiego. Ale też była pionierką w zakresie badań nad dziejami kobiety i dziejami rodziny. Kilka jej podstawowych prac naukowych, zwłaszcza monumentalna rozprawa Przystosowanie i opór, już w tytule zdradzają podstawową cechę tej twórczości, to znaczy wyjście poza szczegół, aczkolwiek jest tam wielkie bogactwo szczegółów i ustaleń archiwalnych, i dotarcie do istoty rzeczy, ukazanie tego, co istotne było w dziejach polskich zgromadzeń zakonnych. W stanie wojennym to już działałam równo, tylko raczej działałam na polu tak ulotkowym, czy tam prasy, no i zbierania pieniędzy. Ewa, wiadomo, że pani profesor Deptułowa jeździła, najpierw była na strajku w fabryce samochodów ciężarowych, później ją internowali, a później po powrocie to nie jest ta Solidarność pierwsza, no ale ona ciągle trwała, prawda, i Ewa się bardzo mocno udzielała, jeśli chodzi o jeżdżenie z wykładami do różnych, do kościołów, gdzie ją zaprosili po prostu i tych wyjazdów było kilkaset. A drugie pole działalności to było już później Solidarność Rodzin. Równie ważną jak działalność naukowa była w przypadku pani profesor Ewy Jabłońskiej-Deptułowej jej wielka praca społeczna. Ona uczestniczyła w nurtach opozycji demokratycznej jeszcze w okresie PRL-u. Później bardzo aktywnie weszła w tworzenie struktur Solidarności i w Lublinie, i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była przewodniczącą Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność przez długie lata. I następnie w okresie stanu wojennego była osobą internowaną, przebywała w Gołdapi, w ośrodku dla kobiet. A potem po uwolnieniu zrobiła rzecz
imponującą w skali Polski nawet. Mianowicie przez wiele lat, do 1989 roku, jeździła z wykładami po całej Polsce. Tych wykładów od 1982 do 1989 roku wygłosiła, jak obliczono, około 700. To jest imponujące. Docierała do wielu środowisk społecznych, docierała nie tylko do środowisk akademickich, łączyła środowiska społeczne i dawała ludziom nadzieję. Dawała ludziom nadzieję, że nie są sami w tamtych latach. Była to kobieta wielkiego charakteru. Potrafiła publicznie nazwać nikczemność nikczemnością. Ale przy tym była osobą niesłychanie oddaną sprawie i ludziom. I szczerze powiedziawszy, pamiętamy ją w Instytucie nie tylko jako osobę pryncypialną, trzymającą się wartości, ale i kobietę z gruntu dobrą, kobietę, która potrafiła swym autorytetem naukowym, swym autorytetem społecznym wspierać tak zwane dobre sprawy. Za to jesteśmy jej oczywiście bardzo wdzięczni.